Gry. Za nie! Czołgiem! Wracamy do kolorowych lat 80. i wymieniania co ważniejszych graczy na rynku konsol. Sega co prawda wojnę gospodarczą z Nintendo przegrała, zyskując tylko przewagę na rynkach europejskich i w Brazylii. Za zwycięstwo konkurenta częściowo ponosi odpowiedzialność samo Nintendo za sprawą swojej umowy uniemożliwiającej firmom tworzącym gry na NES-a współpracę z innymi producentami konsol, a ponadto sprzętowo Sega była lepsza od dziecka Nintendo. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo wcześniej wymienionych czynników i dominacji rynku europejskiego, to nie Sega podbiła rynki światowe. Za bezpośrednią przyczynę porażki tej konsoli uznaje się bardzo ograniczoną bibliotekę gier. Ponadto przyjmuje się, że ogółem sprzedano między 10 a 13 milionów sztuk Sega Master System. Brzmi dumnie, ale cóż, NES-ów sprzedano około 62 miliony. Na rynku ukazało się wiele dodatków do konsoli. Poza standardowymi kontrolerami, kontroler w kształcie uchwytu motorowego, paddle controller, wydany tylko w Stanach sportowy kontroler o urodzie jajecznicy, okulary 3D Sega Scope 3D do użytku w takich grach jak Space Harrier 3D, pistolet, a także różowy kontroler Master System Girl. Mimo iż czołowi producenci gier zmuszeni byli tworzyć tylko dla Nintendo, nie oznacza, że na Master System nie wydano żadnych ciekawych tytułów. Warto tutaj wymienić jednego z czołowych przedstawicieli gatunku RPG, Phantasy Star. Swój występ miała także ówczesna maskotka Segi, Alex Kidd w grze Alex Kidd in Miracle World. Wonder Boy 3 The Dragon's Trap uważana jest za pierwszą grę z gatunku platformowych RPG, a Sonika z wbudowanej w konsolę gry Sonic the Hedgehog nikomu przedstawiać nie trzeba, choć swe triumfy będzie święcił dopiero w czasie królowania Segi Genesis. Ta zapomniana dziś konsola była amerykańską wersją tajwańskiego sprzętu Dyna 2-in-1. Nazwa wskazuje, że można na nim grać w gry z dwóch konsol, ColecoVision i Sega SG-1000. Kontrolery przypominają te z SG-1002, a klawiatura numeryczna umieszczona bezpośrednio na konsoli umożliwia granie w gry z ColecoVision. Po upadku firmy Coleco podczas zapaści rynku jej prawa nabyła teksańska masakra piłą, to znaczy teksańska firma produkująca gry Telegames. Zamiast jednak rozwijać technologię, zdecydowała się na wypuszczenie pod własną nazwą tajwańskiej konsoli, która sprzedawana była w ramach sprzedaży wysyłkowej w śmiesznie niskiej cenie. Mimo iż była reklamowana jako port do gier z ColecoVision, tylko część gier była w stanie zadziałać na amerykańskiej Dinie. Co ciekawe, przemilczany w mediach port gier z Segi sprawiał się znakomicie. Ze względu na brak rozwoju technologicznego, mało kto już pamięta o tym sprzęcie, a z perspektywy czasu trudno jest ocenić, czy był tej uwagi w ogóle wart. Sprzedając konsole w tak zaskakująco niskiej cenie, producenci zapewne wzięli sobie za cel zarabianie na tym, co już wcześniej zyski przyniosło. Bestsellerowych grach na Atari 2600, więc konsola jest w pełni kompatybilna z grami na swojego dziadka. Wygląda to, jakby Atari nigdy nie mogło poradzić sobie z utraceniem monopolu na rynku konsol i wciąż starało się go odzyskać jednym sprawdzonym środkiem. Sprzęt sam w sobie nie był jednak porażką. Do jego zapomnienia przez historię przyczyniły się dziwne decyzje firmy. Oryginalnie konsolka miała pojawić się w 1984 roku jako bezpośredni spadkobierca Atari 5200. Wtedy też ukazało się kilka egzemplarzy testowych, jednak poważne problemy firmy, które w końcu doprowadziły do zapaści rynku wideo, o której mowa w poprzednim odcinku, uniemożliwiły dalsze prace nad wprowadzeniem 7800 do sklepów. Decyzja o przesunięciu premiery o 2 lata pozwoliła firmie się podnieść, jednak ostatecznie pogrzebała szansę na dominację rynku zawładniętego teraz przez NES-a. Jak zwykle pojawiło się wiele spekulacji na temat powodów tak dużego opóźnienia, ale prawda jest taka, że zawinił zwykły czynnik gospodarczy. Projektant konsoli, firma General Computer Corporation, nie otrzymała zapłaty za swoją pracę. Tworząc konsolę, projektanci musieli pokonać wiele przeszkód. Sukces ColecoVision z zachwycającą wówczas grafiką, krytyka systemu Atari 5200 za brak możliwości grania w kultowe tytuły z biblioteki 2600 bez specjalnego dodatku do konsoli, a także spadające w zastraszającym tempie ceny komputerów Commodore. A jak wiadomo, zawsze łatwiej przekonać rodzica metodą to do nauki.
GCCI postanowili zadziałać tym samym trikiem co producenci komputerów osobistych. Wyprodukowano klawiaturę z możliwością podłączenia drukarki i dysku ROM, co praktycznie przekształcało konsolę w pełnoprawny PC. Ze względów finansowych produkty te jednak nie weszły na rynek. Profil gier wydawanych na tą konsolę opierał się głównie na upiększonych wersjach rozrywki automatowej, czego najlepsze przykłady to Joust i Asteroids, które pamiętamy także z Vectrexowej wersji. Nie był to jednak kaprys firmy. W związku z kontrowersyjną polityką Nintendo, która wycofywała z rynku praktycznie wszystkich większych producentów gier, popularne tytuły arkadowe stanowiły niejako brzytewkę, której producenci konsol musieli się złapać. I to prawo miało jednak lukę. O ile gry wydawane na NES-a były objęte zakazem przeniesienia na inne platformy, tych tworzonych na licencji portów automatowych ten zakaz nie obejmował. Stąd w bibliotece tytułów na Atari takie perełki jak Mario Bros., Double Dragon, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Commando, Rampage, Xenophobe i Ikari Warriors. Produkcja konsoli zakończyła się w 1992 roku wraz z ostatecznym wycofaniem się Atari z rynku konsol i komputerów osobistych. Mimo druzgocącej porażki w starciu z NES-em, Atari 7800 przyniosło dość znaczne przychody w stosunku do bardzo niskich kosztów produkcji i marketingu, głównie za sprawą nostalgicznych powrotów do gier z 2600 i automatów. W 2004 roku ukazała się ostatnia konsola firmy Atari Flashback, przypominająca miniaturową 7800 z joystickami i posiadająca 20 wbudowanych gier. Produkt otrzymał jednak słabe recenzje. Może i konsola lepiej by się sprzedała, gdyby fani Atari mogli skupić się tylko na niej. Jednak już w roku 1987 firma wydała na rynek konkurenta własnej konsoli. W przypadku tej konsoli twórcom udało się uzyskać to, co było jedynie w planach przy Atari 7800. Możliwość przekształcenia sprzętu do grania w PC dzięki podłączeniu specjalnej klawiatury. Mogła też korzystać z biblioteki programów wydanych na 8-bitowy komputer Atari i co najważniejsze, nie pozostawiała użytkownika w potrzebie, zaopatrując klawiaturę w przycisk HELP. Konsola była sprzedawana w dwóch zestawach. Standardowy, zawierający tylko sprzęt i joystick, a także Deluxe. Konsola, klawiatura, joystick i pistolet. Gry wydane razem z konsolą to wbudowana 8-bitowa Missile Command, Flight Simulator kompatybilna z klawiaturą oraz Bug Hunt, obsługująca pistolecik. Najpopularniejsze gry tamtych czasów, jakie ukazały się m.in. na tą platformę, to Ark and the Light in the Dark, Lode Runner i David's Midnight Magic. Konsola ta nie uzyskała popularności, na jaką liczyli producenci. Dziś stanowi raczej zapomniany epizod historii Atari. Nie poddając się jednak, firma zdecydowała się pracować nad kolejnymi konsolami, wierząc w odzyskanie dawnej chwały. Już kilka lat później na rynku ukazał się handheld Atari Lynx i konsola stacjonarna Atari Jaguar, ale to już w następnych odcinkach. Dzieło brytyjskiej firmy zajmującej się produkcją komputerów osobistych, którego żywot datuje się na lata 1990 i 91. Konsola wydana została tylko w Europie, a dokładniej w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech, a wyszła w cenie 100 funtów. Przeliczając na dziś wychodzi ponad 200 funtów. Ale cena sprzętu tak malała, że pod koniec produkcji obniżyła się trzykrotnie. Zaś każda gra warta była aż 1/4 ceny konsoli. W zestawie z konsolą sprzedawano wyścigówkę Burning Power, zasilacz i dwa pady. Początkowe recenzje bardzo chwaliły system, podkreślając jego śliczny wygląd, zaawansowanie technologiczne i niską cenę. Niewątpliwie wadą systemu był fakt, iż ukazała się w sklepach w dobie królowania w Europie pecetów umożliwiających granie w gry świetnej jakości, choćby 16-bitowa Amiga Commodore, zaś rynek konsol był już opanowany przez pierwsze konsole czwartej generacji z Sega Mega Drive na czele i mającym się wkrótce pojawić SNES-em. Problemem też było tempo i koszty wydawania gier. Większość tytułów dostępnych na tą konsolę to gry powszechnie dostępne na inne platformy. Któż więc decydował się na kupowanie gry za 25 funtów, skoro już za 4 funty mógł ją nabyć w formie kasetowej? W sumie na konsolę ukazało się 27 gier, z czego najsłynniejsza to Pang. Generacja konsol 8-bitowych nie była szczęśliwa dla produkcji przeznaczonych wyłącznie na rynek europejski. Armstand żył w świadomości graczy jedynie przez rok, a Commodore 64 Game System znany jest w sumie tylko z poniesienia sromotnej porażki.
Konsola ukazała się na rynku w zestawie z czterema grami: Finnish Freddy's Big Top of Fun, International Soccer, Flimbo's Quest i Klax. Mimo iż producenci gier nie wierzyli w sukces konsoli, kilka naprawdę ciekawych gier ukazało się na tę platformę, choć większość z nich to były porty z komputera Commodore. Najbardziej zasłużył się brytyjski deweloper Ocean Software, który na Commodore 64GS wypuścił remake gry Double Dragon, Punk i Lemmings. Można wyróżnić kilka czynników, które wpłynęły na porażkę produktu. Jednym z nich jest z pewnością kłamstwo marketingowe, które obiecywało wydanie 100 gier w ciągu roku od premiery konsoli, podczas gdy wydano ich tylko 28, z czego jedynie 9 to tytuły ekskluzywne. Twórcy woleli też tworzyć gry na stabilnego peceta Commodore 64, niż ograniczać się do słabej sprzętowo konsoli. Ponadto ogromna większość tytułów konsolowych ukazywała się w tańszej kasetowej wersji na pecety, które przeważająca część użytkowników już miała, więc po co dodatkowo kupować konsolę? No i ostateczny powód taki sam jak w większości przypadków wymienionych wcześniej – dominacja rynku przez Nintendo i Sega. Wartą wzmianki ciekawostką na temat konsol trzeciej generacji są dwie mało popularne konsolki, które zamiast kartridży obsługiwały kasety VHS. Pierwszą z nich była Action Max, stworzona w 1987 roku przez firmę Worlds of Wonder. Konsola nie posiadała wejścia na kasety, należało więc mieć własny odtwarzacz. Charakteryzowała się ona posiadaniem własnego głośnika, a gry na nią wydawane w większości opierały się na tym samym systemie – strzelanie do ekranu dołączonym do zestawu pistolecikiem. Jako że gry nie miały systemu naliczania punktów, gracz nie mógł ani wygrać, ani przegrać gry. Na konsolę wydano 5 gier wyłącznie w Stanach i podejrzewa się, że firma miała w planach wydanie jednej gry w systemie PAL. Innym systemem opartym o kasety VHS był Viewmaster Interactive Vision, wydany w 1988 roku przez Viewmaster Ideal Group. Konsola warta jest uwagi choćby ze względu na swój oryginalny design. Jedyne gry wydane na ten system to 4 gry z ulicy Sezamkowej, 2 ze świata Muppetów i jedna zawierająca postaci disneyowskie. Gry opierały się głównie na bardzo prostej mechanice wybierania jednej z opcji za pomocą przycisków na kontrolerze. Charakteryzowały się również tym, że nagrano do nich 2 soundtracki, które sprawiały, że gracz miał wrażenie, że zmienia bieg historii. Dużo się działo w tym czasie na rynku, a na horyzoncie zaczęła świecić gwiazda 16-bitowa. Dokładnie w roku 1995, wraz z dyskontynuacją NES-a, kończy się epoka, która zapoczątkowała wieloletnią dominację Nintendo, a zaczyna się czas, w którym i my, Polacy, doświadczać mogliśmy nowej technologii wydawanej w naszym kraju. Jako że oficjalnie trzecia generacja konsol przenośnych nie istnieje, następny odcinek serii poświęcimy znowu konsolom stacjonarnym, tym razem czwartogeneracyjnym 16-bitówkom. Dowiecie się w nim m.in. dlaczego mimo przyszłościowej technologii Neo Geo przegrało wyścig ze SNES-em, narodziny popularności Sonika oraz czemu dziś nikt miło nie wspomina konsoli Philips CD-i. Warto nas subskrybować, by nie przegapić kolejnej lekcji historii.